Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy przyjaciele, dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć troszeczkę o świętym Andrzeju Boboli, o lekcji, jaką mi dał. Otóż ten święty jest patronem Polski. Jest to wielka postać dla nas i dużo bym można o niej opowiadać. Ja opowiem Wam jedno zdarzenie, które mi dało dużo do myślenia. Otóż kiedy wybierałem się na Ukrainę, poprosiłem w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Warszawie na Rakowieckiej o relikwie, żebym mógł je zabrać do parafii na Ukrainie. I dano mi te relikwie. Ja te relikwie bardzo jakby otaczałem czcią, ale miałem tę nieostrożność, że nosiłem je w koszuli, w kieszonce, tutaj przy sercu. I pewnego razu poszliśmy z młodzieżą na taką majówkę i tam graliśmy w piłkę, w siatkówkę. Ja podczas tej gry niestety zgubiłem te relikwie. One mi wypadły z tej kieszonki i wpadły gdzieś w trawę. Kiedy przyszedłem do domu, zorientowałem się, że nie mam. No to byłem zszokowany, bo zgubiłem mój wielki skarb. Wróciłem tam na to miejsce drugiego dnia, bo tego samego nie mogłem. Szukałem, nie znalazłem. Trzeciego dnia też nie znalazłem. Czwartego dnia poszedłem już tak po drodze, obiecuję świętemu Andrzejowi Boboli, jeżeli znajdę te relikwie, to ci obiecuję, to ci obiecuję, tamto obiecuję. I tak jeszcze raz zacząłem szukać i znalazłem. Znalazłem te relikwie i taki rozradowany wracam do domu, do parafii i tak sobie myślę, o jakiś ty głupi Krzysiew, jakiś ty nierozsądny. Mówi, jeżeli zginęły ci relikwie człowieka świętego, które Pan Bóg jest w stanie pozbierać gdziekolwiek by nie były na końcu czasów, jeżeli ty tak dużo naobiecywałeś, żeby odnaleźć te fragmenty ciała świętego, to tyle naobiecałeś. A jeżeli ginie dusza nieśmiertelna, co ty obiecujesz, żeby odnaleźć duszę swojego brata i siostry, żeby ich ratować przed śmiercią, tych, którzy jeszcze i są w drodze, których zbawienie nie jest takie oczywiste. I taką to nauczkę, taką lekcję dał mi święty Andrzej Bobola, abym ofiarowywał siebie i różne rzeczy, cierpienia, modlitwy za zbawienie tych, którzy są zagrożeni. I to jest też taka sugestia dla nas, żebyśmy wszyscy dużo się modlili za tych, którzy jeszcze nie poznali Bożej miłości, którzy jeszcze gdzieś są z daleka od Pana Boga, którzy się pogubili, te zabłąkane owce, których dzisiaj jest tak bardzo wiele. I myśmy może takimi byli, ale dzięki modlitwom czyimś Pan Bóg nam dopomógł. Kończy się czas, kiedy robiliśmy taki rachunek sumienia. Kończy się czas poznawania samego siebie i jest już pora, żeby wziąć i pójść do spowiedzi. Kto odczuł takie przynaglenie, żeby pójść do spowiedzi generalnej, bo trzeba, bo taka jest potrzeba, to trzeba już myśleć o spowiedniku, żeby sobie ustalić czas, żeby jakby do niej się dobrze przygotować, zrobić sobie rachunek sumienia. A i ci, którzy spowiadają się regularnie, którzy przystąpią do spowiedzi takiej zwyczajnej, też niech już pomyślą o tym, kiedy to zrobią. Najlepiej w tym ostatnim tygodniu przed zawierzeniem. I rozpoczyna się teraz drugi tydzień, okres kolejny, poznawanie
błogosławionej dziewicy i naśladowanie jej cnót. Czyli będziemy przez ten kolejny tydzień poznawać Najświętszą Marię Pannę. Będziemy zbliżać się do niej i przypatrywać się jeszcze bardziej uważnie jej cnotom, żeby je naśladować. W tym tygodniu też dołączymy do naszych codziennych rozważań różaniec, jedną część różańca świętego. Dla wielu może to być wielkie obciążenie, dlatego że już odmawiają na przykład nowennę pompejańską i tym chcę powiedzieć, że by już nie dodawali sobie kolejnej części, tylko jakby uznali tę nowennę pompejańską, czyli ten różaniec, który już mają jako właśnie ten różaniec, który ofiarują też w tej intencji zawierzeniowej. I powoli też będziemy organizować się co do zawierzenia, czyli wielu z Was między sobą znacie się, bo przesyłaliście sobie linki i mieszkacie w jednej miejscowości i dobrze było się jakby skontaktować, zorientować kto, skąd, gdzie się będzie zawierzał i możemy tak wspólnie to zrobić, bo oczywiście możemy przystąpić do zawierzenia indywidualnie, ale możemy też w grupach po kilka osób, po więcej i w innych miejscach. Zgłaszajcie, jeżeli już ustaliliście jakieś miejsca, gdzie chcecie się zawierzyć i już rozmawialiście o tym, że to będzie w jakiś sposób taki uroczysty i my będziemy to ogłaszać i wtedy na naszej stronie facebookowej i w ten sposób będziemy mogli się komunikować i jednoczyć z sobą. Też dzisiaj czy w najbliższym czasie wyślemy wam propozycję, jak ma wyglądać ta uroczystość, jak to można zrobić indywidualnie w domu, jak to można zrobić w kościele, jak to indywidualnie też, jak to można zrobić w większej grupie. Dlatego, że tutaj nie narzucamy, w jaki sposób to ma wyglądać, tak, ale propozycje będziemy wam podawać, sugerować. Też zostanie wam przesłany akt oddania, wyślemy go, a wy przepiszcie go sobie ręcznie. Widzicie, i to jest też ważne, żeby nie wydrukować i potem podpisać, ale żeby go samemu nakreślić. Myśmy troszkę odwykli od pisania listów, od pisania ręcznie czegokolwiek, a ten akt postarajmy się przepisać w całości ręcznie. Przeznaczyć na to troszeczkę czasu, ale pisać go z uwagą. Dalej, administratorzy do wielu z Was telefonowali, pytali, zachęcali, przedstawiali się i dziękujemy Wam za to, żeście odpowiedzieli na te telefony. I zachęcam Was do pogłębiania coraz bardziej relacji z Maryją, zapraszania jej do swojej pracy, do swojego odpoczynku, do swoich codziennych zajęć. Maria lubi nam pomagać, chce nam pomagać. Tak dla przykładu, wielu z Was na pewno wie, że można poprosić dusze czyśćcowe, aby nas na przykład obudziły o wczesnej porze, żebyśmy nie zaspali. I jedna moja znajoma też prosi Maryję o to, żeby ją obudziła. Jak my mamy prosimy, żeby nas obudziła, to też możemy poprosić z pokorą Maryję, żeby nam w czymś pomogła, żeby nas na przykład obudziła, żeby nam pomogła w modlitwie, żeby nam jakby pilnowała tego dnia, żeby nas ostrzegała, żeby ona nam podpowiadała, co mamy czynić, jak mamy czynić. Wszystko dzięki z wolą Bożą. Tego raz jeszcze raz serdecznie zapraszam i błogosławię na kolejny dzień tych ćwiczeń duchowych zawierzenia. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.